Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Profi i gramy dalej w Skyrima. Co myśmy tu zwiedzili? Tutaj byliśmy. Tutaj chyba też już byliśmy na górze. Jeszcze sobie sprawdzę. A nie, tu nie byliśmy. Ale ładne miejsce. Ładne, ładne. Wisi. Dobra. Gdzie mamy iść? W tą stronę. Czyli tam. Dobra. Czyli trochę lipa, bo chyba, że pójdziemy tędy. To może się uda przejść, zobaczymy zaraz. Nie, to trzeba będzie iść jakoś w dół. Zaraz obczajmy. Ale wątpię, że tu się uda. No, tak jak myślałem, chyba za stroma ta górka. Lidia zaskoczyła też? Nie. Myślę. O, niedźwiedź. Stój, misiek. Wezmę sobie skórę. Lipa trochę. Chociaż może jakiś parker. Chociaż. Czekajcie. A, już jesteśmy blisko. Coś tu pyknęło. Żeby się nie spierdolić teraz. Dobra, dobrze. Coś tu wykombinowaliśmy. Jest pytanie. Ham. O, fuck, żeby się nie spieprzyć. Mam nadzieję, że tu się da przejść. Dobra, jest jakieś przejście. Lidia gdzieś pewnie dookoła zasuwa. Zablokowałem się. O, tam ktoś walczy. Może mu pomożemy. Szedłem, zrobiłem finishera. Sorry. Złoto. Ciekawego ziomuśa. Ziomuś. Dobra. Witacie, wędrowny min. Dla hojnych podróżnych? Oczywiście. Tylko rdzenni mieszkańcy państwa to wybierają. No co, o, ziomek retoryki uczy. O. Niektórzy znajdują swą inspirację. Utwór ten o, jest Indie. Wow. Pająki. Się odwracam, a tu coś leci. Nie? Pomóc wam jeszcze serio. Ten dalej se nawija. Kurna, to jest tam na górze. Dobra. Lecimy. Dobra. Czekaj to. Wow, ale Bóg. Wszedłem w skałę. Dobra, co my tu mamy w ogóle zrobić? Bo nawet nie pamiętam. Dobrze, to nie tu jeszcze. Nie, to tu. Odblokowano osiągnięcie odkrywca. To znaczy. Zobaczmy sobie to osiągnięcie. Będzie gdzieś na dole pewnie, a nie.
Odkryć 100 lokacji. O, fajnie, spoko. Nawet nie wiedziałem, że już tyle odkryłem. Ale spoko. Dobra, F5, żeby już tutaj nie dymać po raz drugi w razie czego. Nie podoba mi się to. Aha, ja mam te głowy pozbierać, tak? Ej, ale ja chcę jeszcze ten... sprawdzić, co tu jest dalej. I po to tu przyszedłem, żeby tylko trochę zabić jedną, nie? Idę, jest to później. Z tego, co widzę, ta lokacja jest nawet spora. No więc właśnie. Tutaj, tutaj. Sprawdzę, to jest opcjonalne, ale mi to nie przeszkadza. To nie każdy ma swoją tą miejscówkę. Dokładnie tak myślałem. Skubana, a nie dostała. O, tym już nie dostała. Dobra. Ślizgasz przeważnie, nie ma nic ciekawego. Koło strzałę sobie odbiorę. Teksturę sobie opylę. O. O, właśnie. Tego szukałem. Elfia zbroja wybitnego. Czegoś tam. Nie chciałbym się czytać do końca. Czy coś tu jeszcze jest? Tutaj za tym. A. Zobaczmy tej wody. Grzybki. Tu już nic więcej nie ma w tej lokacji, z tego co mi się wydaje. Tak, znaczy w tym miejscu, dokładnie. Zwracamy. Szybki zapisik. Tak jak myślałem, każda wiedźma ma swoją miejscówkę. Przyszedłem koło? Tak, tam były dwa wejścia gdzieś. A, na dole chyba. O, dokładnie. To jest to jedno. To są pewnie, tu jest pewnie ta jedna. Dokładnie. Widzę. Lol, jak mnie dostałaś? Lol. Nie miała żadnego pomocnika. Serio, ludzkie mięso. Złoto sobie wezmę. F5. Mapka. No to jeszcze ostatni został. Gdzieś po prawej jest do niej wejść. O, tutaj.
Lol, no jak? Poszczelamy trochę. O, i finisher nawet wszedł. No i ładnie, ładnie. Dobra. Daj, co tam masz? Tutaj coś może być. Za tym nic nie ma. Żadnego kuferka tu nie miałeś, serio? Kabida. No seryjnie, taka bida u niej. Coś jeszcze zostało? A nie, kurde, tu jest jeszcze coś. Gdzie ona ma tu wejście? Tam gdzieś, to tamto? Nie, to jest to, co byłem przed chwilą. A, no tutaj chyba. Zaraz zobaczmy na mapie. Tak, dokładnie, to. Tutaj słyszę pająka jeszcze. Pająka już zdjęliśmy. Dobra, weźmy się, zmierzmy tak. O lol. Are you fucking kidding me? O, zaklinanie nawet sobie podnieśliśmy. Książeczki zawsze spoko. Dobra. Ja myślę, że można się stąd wynosić już. Wyjdźmy stąd. Teraz trzeba wyjść stąd. Chyba tam było wyjście, z tego co mi się wydaje. Tak, tutaj było wyjście do Skyrim. Okej. Ciemno już jak w dupie murzyna. Czemu by nie? Mapa świata pod L. Redukujemy się, aby udać do Królaka, nie? Dobra, smocza przystań będzie najłatwiej. Będzie bliżej. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika. Nerwowo to się robi, jak padam do wody. Jak ja lubię te skróty. O, kogo ujebaliście? Srebrna ręka. W końcu odważyli się zaatakować Jorvask. Większość dorwaliśmy, ale kilku mogło się wymknąć. Ta para nie stanowi już problemu. Srebrna ręka. W końcu... Dawaj hajs. Odważyli się zaatakować Jorvask. Coś jeszcze? Większość... Srebrna ręka. Dziomek, zapętliłaś się. A, się kolej zapętlił i taki... Dlaczego cię nie było? Mam nadzieję, że to coś ważnego. Bo nie było cię tutaj, by go bronić. Srebrna ręka. Wreszcie znaleźli odwagę, by zaatakować Jorvask. Odparliśmy ich. Lecz... Staruszek... Kodlak... Nie żyje. Nie, ale uciekli z naszymi wszystkimi fragmentami Utrada. Ale ty i ja odzyskamy je. Wilka z Fagasie. Zaatakujemy obóz ich wodza. Nie przeżyje nikt, kto mógłby snuć opowieści. Będą rozbrzmiewać tylko pieśni o Jorvaskr. Pomścimy Kodlaka. Zaznają grozy, zanim z nimi skończymy. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie.
To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Wygląda na to, że masz... Kurde, Korlak. Korlak, ty, wilka z Fagasie. Zapłac. Najważniejszy jest zamach. Pokażę ci. Fuck, no i Lidia, gdzie ona pójdzie? Bo ona ma dobry lud. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Come on. Dobrze by było, jakbym wiedział, gdzie ty pójdziesz. Ale zlutować to już go zdążyli, nie? Aha, bo ten ziomek niż ten. Co leży tak najebany. Dobra, no. Chodź, wilka z Fagasie. Zafuk. Mapa. O, ta, no, no, kurna, na pewno. Jakby inaczej, nie? Ktoś widzi znacznik? Tam. O, a tu byłem. Aha. Do samotni się możemy tepnąć. Kurde. Chciałem porozmawiać z tą ziomalką. Na koniec z tego odcinka. Okej. O. Spoko. Siema. A, co my tu mamy? Nie, nie handluję ziemią ani nieruchomościami. Ale jeśli poszukujesz dóbr, to przychodzisz do właściwej osoby. Jaszczurka z rogami. Mówisz o tej posiadłości Złotoblask. Najmocniej przepraszam. Przykro mi, ale niewiele wiem na jej temat. To hodowla pszczół, tak? Może tak, a może nie. Nie możesz oczekiwać ode mnie, że będę pamiętał każdą transakcję, jaką zawarłem. Cóż, skoro już o tym wspominasz, to jest coś, co próbuję zdobyć. Mam kupca na skrzynkę wina ognistego. Tak się składa, że skrzynka tego trunku znajduje się w piwnicach Błękitnego Pałacu. Przynieś ją mi, a porozmawiamy na temat posiadłości Złotoblask. A, no spoko. Nawet niedaleko to. Łuczarstwo mi pasuje. Gdzie tu jest wyjście? To trudna sztuka. O, czasem nużące. Pa, 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 pa. Nawet. Tu. Nie obchodzi mnie to, Jari. Niezależnie. Odchodź, wysiadli gdzieś chyba niedawno. Coś. Ostrożnie! Co ten pośpiech? Bo tak. Haha. Ha. A, to jest czas samotnie. Spoko. Wezmę sobie jakąś niewidzialność miksurkę i podpieprzę to, nie? Tu widzę niezły burdel. Po prostu? Pff, myślałem, że jak miksurę czy coś trzeba będzie. A tu po prostu wbiłem, wziąłem i sobie poszedłem.
Dobra, ja sobie będę tak biegł, ale z wami się pożegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Pracy.